Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy Cleveland Cavaliers w NBA 2K24 Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli czwarty sezon, jeśli dobrze pamiętam, a więc e, też pierwszy sezon myślę, w którym mogę powiedzieć, że będziemy naprawdę walczyli o to, żeby być playfirm, no bo jednak przez trzy lata nie byliśmy ani razu i w sumie to naprawdę jakoś e, aby nie jest zły na to, że nie byliśmy, można tak powiedzieć tych playerów, bo jednak wiedziałem, że ta budowa troszkę będzie trzeba poczekać. No i właśnie myślę, że dalej, że jesteśmy gotowi. Mamy Lilarda, który ma 80 overall, ale no, to naprawdę po prostu w swoim pierwszym sezonie miał 70 points per game, już 5 asyst, więc myślę, że będzie tutaj mógł spokojnie przez 20 punktów averageować. ogólnie wydaje mi się, że gra troszeczkę lepiej niż ten overall. Pokazuję Clay Thompson, który ma 84 overall i też praktycznie averageował 20 punktów w poprzednim sezonie. Troszkę mi brakuje tego, że on oprócz tego mało robi, jakby troszkę więcej zbiórek, asyst. No, stylów ma dość dużo, bym powiedział. ale też no przynajmniej, przynajmniej, rzuca, trójki, można tak przynajmniej rzuca trójkę, może tak powiem. A mam taki naprawdę bardzo trójkowy, może tak powiem, taki, Taka może jakby. Inna, jakby wersja Splash Bros. w rzeczywistości, oczywiście Steph i Clay, A tutaj mamy Lilarda i kleja. Mamy Kałaja, który to oczywiście 99, który ma 9-nowu rano jest naszą największą gwiazdą, i to on będzie nas, mam nadzieję, prowadzi innymi do tych playoffs. Mamy Janisa, którego ostatecznie wybrałem w draft i nie planowałem tego, tak, bo mieliśmy picka gdzieś koło 10. Coś takiego, jeśli dobrze pamiętam, ale ostatecznie pamiętam, że było coś takiego, że pierwszy chyba, pierwszy na pewno nie był wybrany, nie wiem, czy na, był drugi, tak, był drugi wybrany przez nas, pierwszy nie był wybrany. I właśnie zobaczyłem sobie, i pomyślałem sobie tak, bo chyba miałem 10 pika, jak pierwszy nie był, albo miałem lepszego jeszcze pika, nie wiem. No, ale miałem na pewno blisko tego pika do drugiego, i właśnie zobaczyłem, że on nie był pierwszego, Więc sobie pomyślałem, spróbuję, że, bo chyba gryzie zmienił tego pika, z nim porozmawiać. I akurat y, udało się, że nie trzeba było naprawdę dużo, bo czasami dużo więcej zespołów są, więc akurat się udało dogadać to, i mamy Janisa. Mamy też Tiago Splita na pozycji tutaj środkowego, więc tak to wygląda. Mamy Boris Diau znowu tutaj. Mamy też nowego rezerwego Shooting Guarda, Shannon Brown. On też na pewno wydaje się, jako ciekawy zawodnik to rzecz. Jose Calderon też, naprawdę ławka wygląda dobrze. Small forward, Shooting Guard, Point Guard, czy jeszcze Power Forward. Hejs jest i Center mi się przydał. Jest na przykład fry, ale nie wiem czy ja bym nie grał właśnie Alexem lenem, bo Alex len jest młody i po prostu to powiedzieć, że chciałbym w niego te minuty inwestować. Będę dał te 10 minut i chciałbym, żeby to on grał. Bo tak właśnie już mówiłem przed chwilą. On jest młody, więc czemu by właśnie jemu nie dać tych minut. Wolę właśnie jemu dać szczerze te minuty, niż frajowi, który ma... który no może jest na obecną chwilę troszeczkę lepszy, no, ale ma już 30 lat i... po prostu jakoś to myślę, że to jest mądrzejsza decyzja, tak powiedział. Hayes, pewnie 12. Calderon na razie 16, tutaj 18. Brown i... Boris Diaw, 20. Chociaż szczerze mówiąc, że tak. Jakoś bardziej mi się podoba opcja... Brauna, jako mojego Sixmana, tak szczerze A to tak bym to zrobił. Splitter na razie 28. nie myślę, że będzie o 32 minuty, ponieważ ma tylko tyle overalla. Coś byśmy tutaj zmienili? Myślę, że Janic jednak pójdzie w dół. I w dół pójdą minuty kogo jeszcze potencjalnie. Będę jednak chcę, żeby ta trójka się trzymała. Są 36 minut. Myślę, że pójdą w dół jeszcze te minuty na Jose Calderona. Tak mi się wydaje, że jednak tak będzie. I teraz mam ten zespół gotowy. 36 minut dla Lilarda, Kleja, Kawaya, 30 dla Janice i 28 dla Tiago Splitera, tak będzie wyglądał nasz zespół, nasza rotacja na sam początek tego strony i zaczynamy. Pelicans z naszymi pierwszymi rywalami. Wygrywam ten mecz. Pelicans jest Bogdanowicz. Miałem wrażenie jakiś takiego mam naprawdę bardzo dobrego jednego zawodnika, ale może się jednak mylę. No nie, może się po prostu pomyliłem. Mam hit, ta spokojnie miałem hit. Jak wyglądałem hit tak w ogóle? LeBron, Wade Bosch są. Jest Kyle Lowry. No to jest na pewno... A nie to jest. To jest jakiś... Ee... Kelgin Lowry. Zobaczyłem, po, zobaczyłem imię K, potem Lowry, więc byłem pewny, że to jest Kaj Laury, ale nie. No podobnie, właśnie nie wiem, jak to będzie wyglądał w tym sezonie, ale mają ich naprawdę, nie wiem, ja nie umiem wokół w ogóle LeBrona, Wade'a i Bosha obudować jakkolwiek ten zespół. My zaczynamy od startu 3-0, to bardzo ładnie. 4-0 nawet mamy, czy 5-0 się uda. Pismo z 0-5, a my mamy 5-0, a więc to jest perfekcyjny start. Kawhi gra niesamowicie. Po pierwszych 5 meczach e, averageuje. 30 punktów, Lillard average 18, Clay 18, Janis double double 12 punktowe abridżuje tutaj, więc to mi się bardzo, bardzo podoba, prawie też dwa bloki, Boris Diaw tutaj, Brown wygląda sobie nie no pięknie, pięknie naprawdę, Alex Lem też nie wygląda najgorzej na 10 minut bym powiedział, super, na razie, na razie jest pięknie, ale za chwilę wiadomo, pewnie się troszeczkę, Aleks pójdzie wszystko w, w, w dół, na razie nie, bo już tak wygrywamy i Kawhi ponownie zagrozi niesamowicie, może nie tylko będzie w playoffs, ale na przykład Kawhi poważnie na nagrodę MVP, bo o first to wątpię na przykład, czy coś takiego za wcześnie, za wcześnie. Są mocniejsze drużyny, ale na przykład jak będziemy wysoko w konferencji, to Kawaj, jeśli utrzyma też taką formę, potencjalnie może być MVP ligi. Kto wie, nie, nie wiadomo, nie wiadomo. Celik pokonani, Bobka z czasem nie ma Davisa, czy on jest... Tak, on tutaj jest właśnie, tutaj jest Davis, Chicago Bulls przed nami. Wygrywamy z Chicago 10-3, oni mają Derricka, tak, no ten zespół praktycznie wygląda cały czas tak samo, czyli Derrick, Lualdang, Boozer, no a i oni też jeszcze mieli. Normalnie mieli jeszcze Butlera, ale. Tutaj oczywiście my zaczynaliśmy w 2010 roku, więc przed draftem Butlera. Więc ogólnie ten zespół pokażenia nie ma żadnych zmian przez te wszystkie lata. A my mamy naprawdę bardzo dobry start. Jesteśmy na pierwszym miejscu. Rekord najlepszy mamy o nie się. no o OKC, dopóki oni będą mieli tą trójkę i jeszcze Sergei Baka, no to po prostu im nic nie grozi. Krótko mówiąc, im nic nie grozi. Zwłaszcza, że niestety Rasa ma 25, Harden 24, Keli 25. Oni są nawet, no gdzieś jakby. Może nam, może że mi się dopiero będzie zaczynał Prime, tak naprawdę. przed Hardenowi myślę, że jak już to będzie się dopiero zaczął Prime, a Westbrook i KD są albo na początku Prime'u Bo po, numer, po, po liczbach yy, wydaje się, aby mieli Prime, może powiedzieć, ze sobą. Ale w rzeczywistości tak miarę wydaje mi się, że tak gdzieś 26. No zależy, wiadomo. Niektórzy je wcześniej odpalają, a tak dawniej w miarę, zawodnicy 25-6, gdzieś tak mieli i zaczynali swojego Prima. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Jak na razie jest super, mamy OKC przed, więc czwarta porażka pewnie będzie zapisana. Ale jednak nie, wygrywamy jednym punktem. Harden był dobry, Durant był solidny, Westbrook troszkę zawiódł, a u nas Kawaj był chyba tam najlepszym zawodnikiem. Tak, Kawhi zawoduje 23 punkty. Clippers też pokonany jednym punktem, Damian Lillard 35 punktów, Warriors pokonani, Nuggets y też pokonani, 14-3 jednak może... Nie ukrywam, że nie, nie wiedziałem jakby co się spodziewać oprócz tego, że play ja wiedziałem, że play nie będę spodziewał, ale nie wiedziałem jakie miejsca, po tym jak startujemy, to nie można wykluczyć jakiegoś top 3 na przykład na pewno miejsca, po tym jak właśnie startujemy. 25 punktów od Yanisa, Yanis też na pewno Troszkę mu spadam przed rebound. ale i tak na pewno wygląda lepiej niż się troszkę spodziewałem, myślę, że to tu mogę powiedzieć. małem się nas pokonują, Wizards też niestety, Bucks, oni czy nie mają czasem, nie, kogo oni tutaj mają w zespole? czy nie mają kogoś dobrego? Mam Butlera i mają e, Jenningsa, tak to wygląda u nich. Clippers, ponownie z nimi wygrywamy. Kawaj i Dame byli świetni tutaj. Bulls, no to będzie ciężko wygrać, ale wygrywamy. I jeśli wygramy z Raptors, co powinno się wydarzyć patrzę na rekord, ale się nie dzieje. No to z Rockets może wygramy. Też niestety, więc z Spurs, czyżby ta pora... Jeszcze muszę sobie po kolejną rzecz, czyli kogo mamy pika w tym roku. W tym roku mamy pika Warriors, to są chyba dobre wieści, bo mam wrażenie, że Warriors są słabi. Spotykaliśmy się z nimi już raz. To znaczy, że jeszcze się spotkamy z nimi raz. Dobra, więc jak wtedy się z nimi spotkamy, albo nie wiem, jak będziemy mieli 20 wygrało, może to sobie zobaczymy w standings, jak wyglądałem, jak sobie warriors radzą. Mam wrażenie, że nie są ja coś dobrzy. Niestety kolejna porażka. No fajnie, bo już zamknąłem tą serię porażek. No nie fajnie, nie fajnie. Naprawdę. No w końcu, ale no nie fajnie, nie fajnie na pewno. Żadna, nigdy seria porażek nie cieszy. Tym bardziej właśnie tutaj. Jak tak fajnie zaczęliśmy nagle troszkę to jakby spadło wszystko, ale tym dalej Fair Sidem tutaj zaraz za Wizards i Orlando Magic. I właśnie mnie ciekawi zachód. Nie ma Warriors top 9. Dziesiąte miejsce mam i mam rekord słaby, więc to są bardzo dobre wieści dla nas. W 2014 roku tutaj będziemy mieli oczywiście dwóch obecnie najlepszych centrów w Lidze, czyli Joela Embida i też i też i Okicia, więc... Z miłą chęcią, prawdę, bym któregoś z tych dwóch zgarnął, więc po prostu top 2 pika bym chciał, nawet top 3 pika bym chciał, bo nawet zak byłby super opcją na takiego rezerwowego gracza, to byłaby nawet mega opcja, tak naprawdę. Więc yy, top 3 pik to jest coś, co na co nie chcę mieć i mam nadzieję, że dam radę, to, to mieć, można powiedzieć. Kliperz, przed nie kliperz znaczy, tylko Filadelfia. porażka z Filadelfią, dużo tych bardzo porażek względem tego, jak to wyglądało jeszcze praktycznie dwa tygodnie temu. Tutaj patrzę na kalendarz, porażki się sypią, niestety. Bruksel pokonujemy, Brooklyn Nets z nimi. Wygraliśmy już przedtem chyba dwa mecze. Więc fajnie byłoby utrzymać te zwycięstwa nad nimi. I to utrzymujemy. Grizzlies. Wygrywamy i to wysoko, bardzo wysoko. Clay 30 punktów prawie. 30 też Kawaii. Świetny. Bugs ponownie z nimi się mierzymy. I też ponownie wygram, Fajnie widzieć, właśnie teraz mam taką serię trzech zwycięstw w rzędu. Od Dampika Poddałem pika Lakers. Tak, miałem wybór w 2015, czy oddać pika Lakers, czy Spurs. Typowałem, że Spurs będą gorsi, ale ostatecznie jednak wydaje się, że będą pewnie Lakers gorsi niestety. No ale to była po prostu, jakby, no musiałem jakby wytypowiać, można powiedzieć. Ja myślałem, że Spurs, a wydaje się, że to... Chociaż w sumie w tym roku Lakers mogą mieć dobrego pika, bo jeśli mają swojego pika. Muszę po zobaczyć, w sumie ciekawość ciekawością nawet zobaczyć. Czy Lakers mają swojego pika w tym roku? Mają swojego pika, to dobrze dla nich, bo bo ten pik, ten pik będzie na pewno im przydatny, bo będą mieli bardzo słaby rekord, więc będą mogli mieć naprawdę bardzo dobrego zawodnika jakiegoś do wydraftowania. A to ten pik na pewno im się przyda. Mam tutaj taką długą serię zwycięstw, więc to na pewno jest taka rekompensata za te porażki. Spodziewałem się, że z Utah przegram, bo oni są jednym z lepszych zespołów rekordowo. Celtics pokonanie, jeszcze dwa zwycięstwa i będzie mieli przekroczone 30 zwycięstw w sezonie. I mamy teraz po tym meczu z Milwaukee Bucks. A więc możemy zerknąć po. Na no, World Races najpierw. Nie mamy tu akurat nikogo. Mamy Janisa walce o nagrodę Rookie of Year, ale Victor Oladipo jest, no, kapitalny. Jest, no, jest świetny w tym na razie. 23 punkty w Lugiuje. Ciężko będzie to pobić, Ciężko jakby będzie z nim wygrać. Standings tutaj, drugie miejsce zaraz za małem hit. Nie wiem, ci czy małem hit właśnie Bosch już? Ile ma Bosch lat? Tak w ogóle. Bosch ma 29. No i będą mieli praktycznie podobne lata, Wade będzie od nich starszy, bo Wade jest, Wade był starszy w draft klasie właśnie, Dwayne Wade będzie już spadał powoli w dół, więc wtedy zostanie LeBron praktycznie i Chris Bosh, więc wydaje mi się też, ogólnie tak y, nie jest to chyba, nie jest to ważne, dużo łystych zawodników mają, Oto Fields, y, nie tylko łystych, a podobnych do siebie jakby można powiedzieć, trzech ma praktycznie identycznych zawodników, tak wyglądają, na ten podobny jest, ten jest bardzo podobny, no ciekawe, ciekawe na pewno to jest, ale mniejsza o to. zerknijmy jeszcze na Warriors. Podoba mi się to, że nie ma ich w top 9. Podoba mi się to jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. 12 miejsce, super, super. To znaczy na obecną chwilę prowizorycznie, to byłby piąty pik. To byłby piąty pik, który byłby mega. Wiadomo, że tak właśnie przed loterem. A potem trzy lotery, więc to mogłoby zarówno pójść w dół, ale też mogłoby pójść w górę. Więc zobaczymy, zobaczymy. Na, na jeszcze i tak długa droga, oczywiście. Najpierw e, zajmiemy się tym sezonem. Orlando Magic przed nami. Bulls, tutaj przegrywamy. Wydaje mi się właśnie, że jeszcze nie jesteśmy gotowi, żeby na przykład wygrać 4 mecze z takimi drużynami, jak przed Miami, hit, właśnie w serii. Na przykład, tak mi się szczerze wydaje, ale, ale ja nie chciałem aby w tym roku mistrzostwa jeszcze, w takim sensie, że jakby jeśli wygramy, nie będę w ogóle narzekał, ale po prostu czuję, czuję jakby i czułem od początku, że to nie będzie ten sezon, w którym jeszcze naprawdę będziemy gotowi na to, żeby to mistrzostwo wygrać. Ale zobaczymy, jak tam będzie wszystko wyglądało, a my najpierw się zajmiemy kontraktami. Możemy przedłużyć z kim tutaj? Możemy przedłużyć z Borisem Diałem, z miłą chęcią, bo Boris Diał jest spoko, bardzo rezerwowym. Widzę tam właśnie kogoś i jest to Tiago Splitter, nasz podstawowy center, nie chcę z nami przedłużyć kontraktu, to są złe wieści bardzo, to są takie wieści, że nie chciałem robić tej wymiany połowie sezonu, jak wszystko w miarę gra w zespole, ale po prostu Thiago Splitter będzie wymieniony, Thiago Splitter będzie wymieniony, tutaj Kendrick Perkins, to jakiegoś centra na pewno, Jan Mahimi, Jan Mahimi jest opcją na pewno, on jest 6'11", Tak samo jak Thiago Splitter. Machimi jest Mahimi, Mahinimi, tak, on jest opcją na pewno. I pewnie mamy tak, no, wybiorę jego z tych zawodników. On jest się, że najprawdopodobniej oddamy second rounda. Mogę to oddać. Machini będzie aż nowym zawodnikiem. Nie chciałem tak, że mówiłem, nie chciałem tego robić, ale no musiałem. musiałem. Alexa ma 76 overalla. Ile mam w tak w ogóle? E, Mahinmi? o ma 78. No dobra, więc jednak, e, no będę szczerym, Jednak to jeszcze nie jest ten moment. Myślę, że Alexem może... Oczywiście ale nie wiem, no, za rok on też nie będzie. Jeśli będzie miałem Embida, albo o to na pewno nie będzie za rok. A na razie właśnie tak Machin jeszcze myślę, że musi być naszym starterem. Powinien być przynajmniej naszym starterem. Jeszcze Alex Len na to jakby nie jest gotowy. I czy to byłoby na tyle, jeśli chodzi o te kontrakty? Tutaj non, e, Brown, Fry, no to... Tutaj e, właśnie z bardziej mnie interesuje, jakby, bo ona jakby chyba wydaje się, że może niezdecydowany. Nie I m pleased with everything that's ha been happening. To dobrze, po części, choć nie jest jeszcze przekonany co do podpisania kontraktu nowego. Bo on przed Fraja, mamy jeszcze na pewno na rok co najmniej, więc on... Chociaż on ma taki dość duży kontrakt, bym powiedział. Dość za duży na to jaki on ma wiek do overalla. Ale na razie nie wiem czy... Choć w sumie powiem tak, ja bym spakował potencjalnie Fraja i jakieś zawodniki, które mi nie jest potrzebne, jak na przykład, nie wiem, Barea na przykład. Ale nie bardziej. A to pewnie nie będą zespoły chciały. Dwóch centrów przyjąć. Ale w sumie, dwóch centrów za jednego. Może ktoś taką opcję, to byłoby fajne mega mieć Realena tutaj na ławce. To byłoby mega. Czy dla niego Grangera tutaj też byłoby mega mieć. A czy Steve Nash też nawet na rok, A czy mi nikt nie zaoferuje jakiegoś naprawdę dobrego centra? Oferują naprawdę dobrych, bardzo graczy, na przykład tam Point Guard, na przykład Goran Draghi jest. Też bardzo fajną opcję tutaj. Mamy go na właśnie potencjalnie jako rezerwego guarda, ale nie zrobię tego, no bo po prostu nie, nie jakby nie potrzebuję zbytnio tego, szczerze, bo jakby właśnie no, oddam machin miego, musiałbym dostać jakiegoś centra. Nie dostaję, tutaj jest jeden jakiś tam centra, ale nie będę już po prostu nic miał, No dobra, więc jak tak, to tak. fraj, Zobacz, tak właśnie po prostu sobie. czy ktoś byłby nam w stanie dać first rounda, nikt nam nie da, dobra, więc nie będziemy, nie będziemy tutaj nic pewnie ruszali. Na innych zawodników też możemy rozpatrzyć. Tutaj niby mamy właśnie first rounda na przykład, a to jest... To byłoby nie najgorsze, ale nie wiem, myślę, że zachowam sobie tych zawodników i najwyżej ich będziemy... Najwyżej będziemy mogli, choć oni nie będą mieli kontraktu. Na przykład, na przykład nie będę mógł, e, nie będę mógł na przykład, właśnie bareum, jakby potem podczas draft. Więc nie wiem, czy szczerze nie wymienił, za pika, bo on nie jest mi w ogóle potrzebny. Jakby nie, nie dostaje mi już żadnej rotacji, a mogę zrobić jakiegoś zawodnika i pika, właśnie. Mogę zrobić coś takiego i to mi się bardzo podoba. Tamto, właśnie wymiana mi się bardzo podoba. I myślę, że się skuszę na tą wymianę. No, myślę, że się skusza na tę wymianę, bo tak, jak już mówiłem. Barrea nie robi, nie, robi, nie robi mi różnicy czy mam Barę czy Millera w zespole, bo ani jeden ani drugi nie będzie grał. Tutaj też oddałem deszcz na Stevensona, więc też jakby kolejny zawodnik, który i tak by nie, może powiedzieć, że tak, nie powąchałby żadnej i tak minut, więc wolę mieć pika, który na pewno mi się może przydać, czy to do pójścia w górę w drafcie przed nadchodzącym, czy to w przyszłości do wymian albo czegoś. Więc to zrobimy. Chciałabym się wymienić takiego jednego zawodnika. Z tych zawodników, które mam, na rok, Brown na pewno nie chcę wymieniać miego też nie, Miller dopiero co tam spowędrował, Nelson, wątpię, że wątpię, żeby ktoś mi dał first rounda dla takiego zawodnika jak Nelson, tak szczerze. Tak sobie zerknąłem, no on nie ma szans, nie była na to zbytnio szansa, więc właśnie to co, jakby to co chciałem zrobić, to mi się udało zrobić. I możemy iść prawie dalej, tylko tutaj mamy jednak zmiany jakieś, znaczy tutaj takie mamy zmiany po prostu, że tak, tak i wszystko jest gotowe. Zobaczmy jeszcze Alexa Lena tak w ogóle, jak on sobie radzi w tym sezonie. 4-4 miara, no dobra. To jednak i tak właśnie jeszcze nie jest ten sezon. Na to, żeby my możemy iść dalej. Przegramy z Minnesotą, niestety. Troszeczkę boję się, aby tej zmiany centra, tak w połowie sezonu, gdy wszystko wychodziło dobrze. Nie chciałem robić tej zmiany, ale no, wolałem zrobić tą wymianę i zrobić jakieś centra, niż żeby Thiago Splitter mi po prostu uciekł, jakby można tak powiedzieć, za darmo. Rising Stars, tutaj mieliśmy Jani Santana -Gumpo, Tak, jak sobie Gobert radzi w tym sezonie? Solidnie, ale tak już mówiłem. Jakby nie to, że MBD i OKIS są w tym klasie, to bym może po Gouberta poszedł. Mam tutaj Lilarda w Softmora, który zagrał świetnie. Idąc dalej, tutaj nikt od nas nie wygrał. A mecz Gwiazd, Kawaja powinniśmy na pewno mieć. Oprócz tego, czy ktoś jeszcze był, jest Kawaj i był też najlepszym zawodnikiem po stronie wschodu. I też ktoś jeszcze tutaj był. Lillard lub klej, nie było Lillarda ani kleja, dobra, ale fajnie było widzieć Kałaja tutaj na pewno. meczu Gwiazd, wracamy po All Star Weekend i przegrywamy. Niestety tutaj Pacers, też niestety porażka. Denver to pokonujemy. Sagram to kolejna porażka. I Chuck Hazelbach, końca sezonu. To są bardzo złe wieści. Grizzlies tutaj pokonujemy. Kontrakt czy coś właśnie tutaj się zmieniło? Mam nadzieję, że na dobre, tak, na dobre się zmieniło, bo Brown chce z nami zostać. No i pięknie. I to naprawdę bardzo będzie przyjemny kontrakt. Patrzę, że ma 28 lat. To taki kontrakt, ja mu tutaj zaoferuję, na który się zgodzi. Nie zgodzi się na razie, ale za chwilę się zgodzi. To naprawdę jest bardzo przyjemny kontrakt. Bardzo przyjemny kontrakt, naprawdę. Mieć go 4 lata i 4, jakby lata, 18 milionów za gościa, który jest. Yy, 80 overallowym shooting garden w wieku 20 świat? Podoba mi się, prawda? Bardzo ta opcja, jakby wygramy z dala, jeszcze jedna wygrana i będziemy mi 40 zwycięzców w tym sezonie, więc chcę jak najszybciej to zrobić. Chciałem jak najszybciej to zrobić. Właśnie, te problemy, niestety. Ajajajaj, aj, 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 aj. naprawdę, szkoda, szkoda tego, dobra. Nie, nie psujmy, właśnie, naprawdę. Wiemy, że jeszcze to nie jest właśnie sezon mistrzostwa, ale nie psujmy sobie tego rekordu, tak. W sumie mogę zmienić, w sumie właśnie mogę to zmienić, ale co zrobimy tutaj? Touch Gibson. No pewnie Touch Gibson będzie w naszej rotacji. No Touch Gibson to jest zawodnik, któremu myślę, że mogę zaufać, żeby był w rotacji. I myślę, że Alex Zlem pójdzie w górę w rotacji z minutami, bo myślę, że właśnie no, zasłużył bardziej, bo on był przedtem już w rotacji. Kto najlepiej sobie radzi z tych zawodników? Znaczy, w sumie bardziej jest. Tak, zostanie to wszystko tak samo, czyli nic tutaj nie będziemy zmieniali. jest 14. 18. 20 na B są chwilę. Co tutaj nie pasuje? Czy to 10, 12, 14, czy polis? Jał 16 minut. To nie pasuje? A nie, chyba wiem co. Myślę, że jeszcze Jani zawsze w tym sobie może mieć 30 minut. Na przykład no i na Jeremy's Players mu wrzucę. Na i tak to może wyglądać. A zobaczmy jeszcze standing, oczywiście standardowo. Mamy drugie miejsce, ledwo co nad Orlando się trzymamy, jakby Games Back na przykład lepszy rekord mam Atlanta Atlantach ale jeszcze tutaj te dywizje jakby mam znaczenia, jeszcze, tak już mówiłem. Obejrzcie te, te już za niedługo nie będą mieć znaczenia. Warriors, dobrze, nie widzę ich tutaj, to mi się podoba. Dobra, podoba mi się to gdzie ich widzę, co na 12 miejscu, więc to znaczy, że prowizorycznie byłby to gdzieś właśnie koło, no fajnie by to troszeczkę poszło w górę, oby to poszło troszeczkę jeszcze w górę. Ja jestem na drugim miejscu, czyli no tutaj będzie też bez zmian. Idziemy dalej. Czy 50 zwycięstw wyciśniemy w tym sezonie? Naprawdę na to liczę, że jeszcze damy radę to zrobić. To jest naprawdę bardzo dobry start do tego. Pięknie, pięknie, naprawdę pięknie. Nikt spokonani z łatwością. Hit to będzie bardzo ciężkie starcie, ale wygrywamy. Pięknie. To jest też dobry znak, to do, można powiedzieć, że hit. Bardzo by się przydało wygrać z Warriors, bardzo. To, to jest piękne zwycięstwo, bo oczywiście to jest takie typowe zwycięstwo, właśnie dwie pieczenie na jednym ogniu. My sobie wygrywamy i idziemy w górę, jakby, a Warriors, których mamy pika, idą w dół przez tą porażkę, więc perfekcyjny scenariusz dla nas. Pacers nas zatrzymuje by mieć tutaj taką kilku, kilku zwycięstw serię jak można powiedzieć. prawie Pacers, tym razem wygrywamy. Pistons, powinniśmy bez problemu wygrać? Nie wygrywamy, niestety bez problemu w ogóle nie naprawdę rok jest też nas pokonali czy jednak nie będziemy mieli 50 zwycięstw? chyba nie będziemy jednak niestety mieli no nie będziemy mieli niestety szkoda szkoda, szkoda bardzo, bo bo liczę na to, to był taki też naprawdę fajny krok, Celtics przed nami i mecz ten ostatni wygram 49-33 rekord, spoko rekord, Kevin Love jest MVP ligi, Victor Ladipo rookie of the year, Paul Millsap six man of the year. Paul Millsap i Kevin Love razem z zespole Draymond Green Defensive Player of the Year, Lamont O'Brien Most Improved, Jerry Sloan Coach of the Year i ten uh, Source Executive of the Year. No ciężko będzie pokazać, albo Jazz albo OKC zakładam. All-NBA Teamie, tak się tutaj prezentowałem, Step, pomimo, że jego zespół jest słaby to i tak jest w all First Teamie. Jest Kawaj w All-NBA Teamie, fajnie. Mam też Kawhi w All-Defensive Second Teamie. Jest Janis w rookie First Teamie, pięknie, pięknie. No dobra, więc będziemy grać z Atlantą. Pierwszy mecz. Symulujemy. 1-0. 1-1. 2-1 dla nas. 3-1 dla nas. 3-2 niestety. 4-2. I mamy awans, ale mierzymy się nie z first seed Hit, a z 8 Seat Raptors. Wow. To jest niespodzianka i to duża. małem hit. Według mnie ostatni swój. Ostatnią swoją szansę na mistrzostwo jakby nie wykorzystaj, bo tak już mówię, według mnie. Dwayne Wade już będzie miał 33 lata nie będzie, no na po prostu powiem, że idzie ten regres. Chris Bosh nie był nawet na Tapleo, więc możliwe, że to też jest jeden z czynników, dlaczego nie wygra Lebron. Jednak właśnie i Chris Bosh, obydwoje będą mieli po 30 właśnie lat, więc. No a przed LeBrona się nie ale Chris Bosh może już po, po powoli w dół wraca, więc coś czuję, że właśnie to była możliwie, że ostatnia szansa na mistrzostwo dla tego, dla tego Big Free. No zaczyna się przejmujmy sobą, można powiedzieć, i pora z Raptors. No, ciekawi, ciekawi są Ci Raptors. Bardzo ciekawi są Ci Raptors. Touch Gibson, przykro mi, ale wypada z rotacji. I te 10 minut zainwestuje w naszych, naprawdę, naszych gwiazdorów, można tak powiedzieć. 2-1. 2-2. Czekaj, zwraca do gry, ale nie chcę tego psuć, bo dobrze sobie radzimy. 3-3. Pora zobaczyć. Nie chcę właśnie, aby tam zaburzyć, można tak powiedzieć, bo w miarę widzę, że obudziliśmy się troszeczkę. Teraz przegraliśmy oczywiście ostatnim, że jest Game 7, ale... Ajajajaj, ten... Ten... Ta czwarta kwarta niestety, ta czwarta kwarta... No nic. Zrobiliśmy to, co chciałem, czyli byliśmy w plerze. nawet wygraliśmy też już jedną serię, więc to jest spoko, to jest spoko sezon. Nie będę wybrzydzał na pewno, pomimo, że byliśmy blisko finału konferencji, nie będę wybrzydzał. Bulls i Raptors są mistrzami NBA. Jakim cudem z 8-seed do Mistrzostwa NBA to oni zrobili? Nie mam pojęcia. Jaki oni mieli w ogóle roster? Drummond, no to to jest dobry bardzo zawodnik, w sensie, znaczy, jeszcze nie, ale będzie, będzie dobry zawodnik, ale to nie jest właśnie, to nie jest drużyna, która powinna wygrać, krótko mówiąc, a pokonali Miami, pokonali nas, pokonali Chicago, pokonali tych potężnych OKC Funders z Durantem, Westbrookiem, Hardenem i Ibakom. No szacunek na pewno się należy im za takie zwycięstwo. I tutaj właśnie damy okazję gry dalej. Zobaczymy kto. kto będzie mógł do sobie właśnie pogra. W miarę właśnie te osoby, które tak nie wiem. Mają jakąś karierę, że jak powiedzieć, czy tam kilkanaście tych lat spędzi. No bo jak to są osoby, które to naprawdę nie spędzi praktycznie w ogóle tej lat na NBA za dużo na parkietach NBA, to mogą sobie w sumie odchodzić, jeśli ich są. Wszystkie osoby, które właśnie 10 sezonów rozegrały, to im daje ta jakby, może, może powiedzieć, możliwość gry dalej. Bo w sumie czemu nie? Niech sobie jeszcze właśnie przed nie, nie, niech pograją niektórzy, a reszta właśnie już mogą kończyć tutaj kariery. All Fame Inductees, e, Steve Nash i Jason Kid dwóch niesamowitych point guardów. Jersey Atlant Kid w Suns, a Kid w Nets, a nasz w Suns. Historic Changes, e, USA vs Wartas, będziemy mieli w Rising Stars, zmiana z Charlotte Bobka na Hornets. No i tutaj zmiany w Warriors i Kings. League Meetings to jest Approved, reszta Rejected, no i para Draft Lottery szósty nasz pick. Jakby on został na tym szóstym miejscu, nie byłbym zły. Naprawdę nie byłbym zły. Bo możemy popracować naprawdę z tym szóstym wyborem, bo właśnie zależy jak bardzo wartościowe byłyby pierwsze i drugie przed pick. To też jest ważne, bo czasami w niektórych draftach bardzo są wartościowe te picki, w niektórych nie. Ja chcę przynajmniej tego drugiego pika, właśnie. Przynajmniej drugiego picka. Wolałbym mieć jakbym mógł to bym chciał wybrać Jokicia. Patrzę jakby, jak według mnie jaki center bardziej typ centra pasuje Embiid czy Jokic. Bardziej wydaje mi się, że do naszej drużyny tutaj jaką mamy w Cleveland bardziej wydaje mi się, że pasuje mi taki typ centra, jakim jest Jokic, ale jeśli bym miał Embiida, nie wybrałbym na pewno. Dlatego po prostu chcę mieć top 2 pika poprzez właśnie, no bo na pewno i będzie mieć tutaj poprzez loterię. Więc będę chciałby wyjść w górę wymianami jakimiś. Mam nadzieję, że jedna, dwie wymiany. Mam nadzieję, że nie będę musiał za dużo tych wymian robić. Ned został na tym 8 miejscu, dobra. My mamy 7 i miałem wrażenie, że mieliśmy 6, tak? może sobie, że spadliśmy. Zostałem na tym 7 miejscu. Tak sobie, tak sobie. No dobra, eee, więc tak wygrali Lakers, dobra. Wygrali Lakers. Najpierw Staff Signing, a najpierw jednak pomyślimy o tych Lakers. Porozmawiałem przez Lakers. Przy mam ich pika, dam tego. Janisa chcą. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że to naprawdę to nie jest jakieś jakby bądźmy bądź szczerzy wygórowane ceny, ale Janice nie oddam oczywiście. Kto tam jeszcze był na drugim miejscu? Nix. Yy. Czy z Nowym Jorkiem się dogadamy? Zawsze Do końcem wszyscy chcą Janissa, to mi się nie podoba. Trzecie miejsce ma Philadelphia. dobra. No to Filadelfia może. No i w ogóle nie jest to rozumiane, dobra. Kto ma czwarty wybór? Pistons Janis, Fire Dałem mi tego niby Charliego, Tylko, że właśnie oni nie chcą Pika z powrotem, mogę powiedzieć Więc właśnie, może się i dogadamy Z Pistons w sumie, jeszcze raz tutaj wróćmy Bo co gdybyśmy właśnie Jeszcze raz tutaj I tak, Janis oczywiście wam nie oddam Ale oddam wam Pika naszego, co wam na to powiecie? Nie podoba wam się to zbytnio. Rozumiem to w pełni. W 2016 mamy dwa piki. Nie mam powiedzieć kogo bym jakby, może powiedzieć. Muszę zobaczyć, te, nie, muszę zobaczyć szczerze te rostery jakby. Warriors i Magic. Warriors. Nie wydaje mi się, że mi naprawdę by... żeby powinni być jacyś bardzo słabi za rok i za następne lata, na więc bardziej mi skłania, żeby zostawić pika Magic. No szczerze bardziej, bo Dwight ma 28 lat Bardziej mi skłania jakby żeby szczerze właśnie stawić pika Magic sobie Tak szczerze no Myślę, że tego pika Warriors bym prędzej oddał Jeśli będzie, będzie jakaś właśnie wymiana, w której oddam Tego pika, no to bardziej bym właśnie to zrobił I co właśnie jakbym oddał tego pika Pika Warriors, tak bo sobie wolę Magic stawić. Mogę wam jeszcze oddać właśnie jakiegoś zawodnika? Na przykład, nie wiem. Um, nie wiem, nie wiem. Na przykład, właśnie. Fry tutaj. I pięknie, mamy to zrobione. Dobra. Poszliśmy w górę. I już jest naprawdę jesteśmy bardzo blisko. Aby na to drugie miejsce, aby się udało wdrapać, to byłoby pięknie. Trzeci pik miała Filadelfia. Może teraz będą z nami chcieli rozmawiać, porozmawiać? Będą chcieli teraz z nami rozmawiać i myślę... wróćmy, bo myślę, że możliwe, że się po tej, po tej pierwszej ofercie coś, że możemy się dogadać. Dlatego pominąłbym ich tutaj. i bym Najpierw rozmawiał z Lakers, czy tam z Niks. Zależy, że kto będzie pierwszy że będą tutaj pierwszy. No nie, oni to nie zmieniają. A Nix, czy nie zmienili nastawienia? NiX nie nastawili. Nie zmieni to. Też właśnie za wszelką cenę tego Janisa, za wszelką cenę tego Janisa chcą. Ale myślę, że też jakbyście się, chcielibyście... Się, najpierw powiem tak, moglibyśmy przed... Nie wiem, dać im pika naszego tego, czwartego. Nie chcieć Galinariego i dać nam przed Gibsona, może by się udało. Oczywiście nie dawać też Janisa. A najpierw zobaczmy jak łatwo, czy w ogóle łatwo się udałoby z się dogadać. Ta wymiana nie jest tragiczna, ale nie chciałbym jej. Tą też nie. To jest wymiana, którą bym zrobił szczerze, potencjalnie. To nie. To jest na, też dobra wymiana, jakby. Mamy DJ Agustina, który naprawdę może być. Jakby, no, jest młodszy. jak mam praktyczne samo Ta wymiana mi się bardzo podoba. Tylko podoba mi się, ale. Chciałbym jednak porozmawiać na przykład z Lakers. Bym chciała porozmawiać. Chciałbym właśnie porozmawiać z Lakers na przykład, bo oni mają tego pierwszego pika. Czy właśnie możemy to zrobić? Czy możemy to zrobić? E, czy w ogóle jakby. Czy też możliwe, można powiedzieć. Czy też możliwe? Szczerze nie wiem, jakoś wątpię. Tak jak sobie teraz myślę. No nie wiem, mógłbym właśnie, dałbym bym, Kogo bym wam dał, nie wiem naprawdę, kogo bym wam dał Może tak właśnie ta Jack Gibsona To wyodtrzymujecie, to otrzymuję ja Nie wiem czy to, bardziej wolę właśnie oddać tego pika Tego czwartego właśnie, on jest dużo bardziej wart Second round może Nie, spodziewałem się, spodziewałem się, że może się nie zgodzą 2000, nie już nie mam tutaj później Second round może zostać jeszcze jakiś dzień zawodnik Czy mógłbym tutaj jeszcze ją kogoś oddać? Potencjalnie, czy jakieś z jednej strony nie? Wiem, czy te zory powinny dawać dwóch power forwarder? Ale mógłbym w sumie jakiegoś power forwarder z sobie podpisać jako free Może a wyrzućmy tarczę Gibsona, i taką wymianę miałaś zrobić. I teraz na przykład tarczę Gibson. Mamy to. I według mnie, naprawdę nie przepłaciliśmy, będąc kompletnie szczery. Patrząc na to, że e, jakby zrobiliśmy taką wymianę, że dostaliśmy ich pika, a my oddaliśmy naszego pika. Czyli jakby jest wymiana pików, do tego second round im oddajemy i dwóch naszych power forwardów, którzy jeden jest rezerwowym, a drugi jest e, graczem, który nawet nie powinien być w rotacji. Według mnie, patrząc na to, że wybierzemy sobie jokicia, to jest według mnie dobra wymiana. To jest według mnie dobra wymiana. Staw signing najpierw też, też zajmijmy tutaj. Post szukam od lat, nie wiem czego znajdę tutaj. Zobaczymy, czy będzie właśnie tutaj w tym roku. Może Post dla mnie, który mnie zainteresuje, żeby mu zaoferować kontrakt Scott Forbes. Nie wiem, nie wiem. właśnie mam wrażenie, mi coś się mówi, ale nie wiem. Guard Guru, znowu nie znaleźliśmy tutaj, więc Guard Guru poszukajmy. Czytajmy, powinien być jednak wyżej właśnie gardguru tutaj gdzieś powinien być jackvon to jest a nie to nie jest nie to nie jest tylko ten trener bo, czy, on, czy też trener net się obecnie Jacques jackvon albo coś podobnego nie pamiętam tak mam wrażenie jakby Jamal Moji to jest obcy Jamal Moji jest obecnym trenerem Orlando Magic, tak, tak, więc jego bym podpisał. Czy my go czasem też w ogóle nie mieliśmy? Mam wrażenie, że byśmy go mieli, więc możliwe, że go mieliśmy. Podpisuję, dobra, więc nie ma żadnych zmian. Tutaj jedynie właśnie Mousey, ale mam wrażenie, że on był właśnie u nas i on do nas wrócił. Tak mam wrażenie, przynajmniej, że tak to wygląda. A my możemy iść dalej. Możemy iść dalej do draftu i pora wydraftować Nikola Jokicia. Pięknie, pięknie, że będziemy mogli go mieć tutaj. Nie będę ryzykował, nie będę się się do tyłu. To też jest ciekawe, że Embiid jakby jest mniejszym prospektem. Od niego, od Jokicza. On jakby jest definitywnie tym pierwszym pikiem. Jakiś tutaj Jimmy Clark też jest, ale oczywiście Nikola Jokic jest tutaj wybrany. Jako pierwszy, drugi jest Joel Embieta. Jedna, myślę, że tego Clarka biorą. Philadelphia wybiera Dariusz Saricza. Lakers biorą Clarka. Z czystej ciekawości, tylko czy drogi, drogi jest, można powiedzieć, ten pik. Bo Zaklabin jest dalej po, trzech, po czterech wyborach dostępny. Tak nawet niech ma, rozmawiać można powiedzieć, więc dobra. Rozumiem. Jimmy Clark z Ukrainy. Ciekawe na pewno. Phoenix Towns wybieram Luisa Czeldresa. Czy Bulls wybiorą obecnego właśnie swojego gracza w rzeczywistości za Kalawina Nie wiem, ale zapytałbym się właśnie pika jaki mają. Jose Calderon. Ale ten jest. o tutaj dwa ten, ten Jose Calderon, nie wiem, chyba tego nie draguje. Po prostu to nie jest aż tak dla mnie potrzebne. I za Klawin wybrałem. Dobra, reszta mnie już szczerze nie interesuje. Choć tu nie, jeszcze zobaczmy jak tam zawodnicy byli w tym draft klasie. tak przy okazji. Tutaj taki jeszcze potencjalny, naprawdę ciekawy może być. Powiem tak, jeszcze poczekajmy tutaj zobaczyć, na przykład po 10 pika kto jeszcze został, na przykład Julian Buckner tutaj. Andrew Wiggins wybrany. TJ Warren wybrany. Na przykład teraz, y, dobra, na przykład Randle jest dalej, przed przykład załóżmy. I na przykład teraz zapytałem się, ten pick Grizzlies ile kosztuje. Boris Diaw, no dużo kosztują, za dużo bym powiedział wręcz. To jakby spoko wymiana potencjalnie, ale nie wiem, no, za dużo to kosztuje. Nie jestem jakby, to nie jest dla mnie aż tak potrzebne, Rendel wybrany, Loni Russell, to dobrze, bo dalej jakby są tutaj szanse zawodników ciekawych do wybrania, pelikan na przykład, ta z nimi porozmawiajmy, jak dla nich ważny jest ten pik, By zamiana pików, nie brzmi tak najgorzej, ale to jeszcze nie jest ta, ta wartość, za którą jakby jestem, jakby, jakby za którą zapłacę, Żeby to jeszcze nie jest ta wymiana, którą zrobię. więc kogokolwiek tam wybiorą. Arona Gordona, spoko. Spurs mamy teraz. To chyba właśnie zespół, który wybieram. Randle na przykład jest cały czas do wzięcia. To też nie jest aż taka najlepsza wymiana, jakby, która mi się podoba. Tak szczerze. Dlatego pewnie tego nie będziemy robili. Zobaczmy kto tutaj wybiorą. Spurs wybierają S. E, Essay'sle'ego. Teraz możemy oczywiście do Bucks, no to więc zobaczmy, czy, czy Bucks może... Jakby... Czekasz ktoś naprawdę... Oni w ogóle nie chcą, aż ktoś wycenia naprawdę tanio bardzo, bo może tam mogą wziąć rent przykład, a nie biorą. No na pewno jakiś oprócz renda zawodnik jeszcze może być ciekawy jakby. Bo my, my mamy właśnie wiedzę, można tak powiedzieć. Mamy tą dobrą wiedzę. Nugets na przykład. Mamy wiedzę, kto może być ciekawy zawodnikiem, więc możemy to wykorzystać. Nuggets Wow, Nuggets są dwa first roundy. Nie chcę akurat tej wymiany też szczerze, więc możecie sobie wziąć Rendla albo kogokolwiek innego, biorę Rendla. Kto jeszcze jest tam potencjalnie do wyboru? Kto go jeszcze właśnie może powiedzieć, że dobrych zawodników nie widziałem? Clarkson jeszcze nie widziałem, Jordana. Ma 22 lata jednak, ale... Gary Harris też nie był wybierany na przykład. Kapela nie był na przykład, Clint Bogdanowicz, Bogdan, Bogdan. Markus Smart nie wybrałem, Jeremy Grant, jeszcze są tutaj opcje dobre. Więc dlatego właśnie spróbujemy to wykorzystać i chcę jakiegoś jeszcze roleplayera dobrego wybrać sobie. I to jest dobra wymiana. Ja im daję Calderona, oni mi dają Pika i jeszcze Lottery Protected Pika. A ja mogę sobie wybrać na przykład, nie wiem, załóżmy Markusa Smarta, przykład, młodego Point Garda dobrego. To jest na przykład, wydaje, wydaje mi się, że to jest dobra wymiana, tak? No bo ja jeszcze raz zobaczyłbym, jak oceniałem, można tak powiedzieć. Choć mogę to zobaczyć, nie mogę tego zbytnio zobaczyć, bo właśnie chciałbym wiedzieć, jak, jak właśnie no bo potencjalnie załóżmy, no kogo bym wybrał. Tak jak mówiłem, Jordan ma te 22 lata, nie ukrywam, że troszkę mnie to potencjalnie by odstraszyło, można tak powiedzieć. Overall C ma jakby, a jakiś miał, tak dla ciekawości, Jokic miał, a dobra, czyli ta już wiemy. Czyli jakby... Właśnie, czyli on ma jakby C oceniony, jest, no dobra. Clarkson oceniony na C. Inni tacy zawodnicy, którzy potencjalnie mogę wybrać. Gary Harris jest też na C. To też może być na pewno ciekawa opcja. DJ Warren był wybrany. Myślę, że skrzydłowego bym nie brak, właśnie dawał. Będę dawał Calderona Markus Smart, jest oceniany na C. Ma 20 lat, no właśnie naprawdę mnie interesuje to, żeby wybrać Markusa Smarta Szczerze, tylko czuję, że właśnie Markus Smarta przed nie wiem, czy ja muszę to robić teraz, żeby tą wymianę, ale z drugiej strony, jaką mam pewne przez, że Clippers będą mieć, bo to jest naprawdę, no według mnie, to jest korzysta wymiana, bo właśnie dostajemy dwa piki, oddaję Calderona, no a właśnie za Calderona mogę mieć Markusa Smarta, Na przykład, A to ja tą wymianę zrobię. Czyli właśnie my otrzymujemy PIKA w tego właśnie w tym roku, yy, który teraz będzie, dopiero, będzie właśnie teraz, jakby. I mamy też jeszcze lotery Protected, którego chyba wymienię, bo nie lubię mieć lotery Protected PIKU. A więc ta wymiana mi się podoba. I właśnie pora, wybrać zawodnika. I tak jak już mówiłem, mamy tutaj właśnie kilku C zawodników, ale choć właśnie, i, no i ta troszkę się boję. Na przykład, z jednej, jedną tylko rzecz muszę zobaczyć, na przykład. Aha, mi po prostu chcieli czystego słopa. Jedną, jedną rzecz muszę wytestować, można tak powiedzieć. Chyba nie ma szans na to. No nie, nie, nie będzie na to szans. Żeby... No dobra, więc po prostu... Wybierzemy sobie tego Markusa smarta, jak już wiem. Oddałem Jose Calderona, więc potrzebny mi za to jest point guard i chcę, by Markus Smart był tym point guardem, bo wiem dobrze, jak dobrym zawodnikiem jest. Mam nadzieję, że mu nie spadnie Ural też, bo to też jest jakby bardziej point guard, niż shooting guard. Dlatego jak go zamienia point guard, mam nadzieję, że mu overall nie spadnie. Wiadomo, że właśnie C+, jakby no, lepszymi opcjami jest Clint Capella, ale na razie mamy mamy Jukicia i mamy Aleksandrę, więc wiadomo, że Capella jest lepsza od Alexa, ale na ale nie potrzebuję tego. Bogdanović mógł być dobrą opcją. mamy Borisa Diała i Kałaja może powiedzieć. Cambridge tak samo. Sent sentry mi się niepotrzebni potrzebni. Więc Markus Smart. Markus Smart będzie wybrany. Ja wiem dobrze, że to jest ee, dobry, solidny wybór, może powiedzieć. Dobra, dobra, podoba mi się to. Czy ktoś tam miał właśnie lepsze overall niż Markus Smart? No, overall do wieku. Wybraliśmy dobrze, bardzo. Wybraliśmy bardzo dobrze. Overall do wieku. Gary Harris był dopiero 30 wybrany, tak w ogóle. Wybrać naprawdę bardzo dobrze A więc, tak, też jak no, można się domyślić, oczywiście obydwoje podpisujemy tutaj. obydwu tutaj podpisujemy. Markus Martek, Nikolaj Alkicia. To jest wszystko, akcept, tak. Kolejny ofer Harviu Nelsonowi. Nie dam, chyba, szczerze, nie zaoferuję mu, chyba. Myślę, że nie potrzebuję tego za zaoferować mu. Dobra, więc potrzebujemy właśnie. Zróbmy zmianę, tak w ogóle. Tą zmianę, o której mówiłem, że zrobię. I overall mu idzie w górę. No i o to chodzi pięknie, a więc właśnie Markus będzie rezerwą point guardem. I mamy rezerwego point guarda, mamy rezerwego shooting guarda, mamy rezerwego small forwarda, nie mamy rezerwowego power forwarda, mamy rezerwego centra. Dobra, czyli power forward rezerwowy, nam się przyda. Mamy tutaj dużo miejsca. Power forward rezerwowy, którym mógłby być... Kto na przykład? Kto mógłby być dobrą opcją. Czy Yang mógł być dobrą opcją? A on jest... Szczerze, trzeba to zobaczyć. On jest Unrestricted Free Agentem. Dobra. Ja bym mu zaoferował 7,5 miliona na 3 lata, żeby był moim takim Sixman, można powiedzieć. Potencjalnie on się zgodzi na to, dobra. I mamy go. Young jest. Wykorzystaliśmy, że mieliśmy tutaj miejsce na to i wykorzystałem właśnie to perfekcję. Mamy Younga, który, no niby, ma być, by tutaj wykazuje, jakby miał być postęp Power Forwardem, ale nie będzie postęp Power Forwardem. Zostawię Janisa jako mojego podstawowego Power Forwarda. Trzeci Point Guard. Na przykład, może im być szanse i z miłą chęcią. Tylko, że on ma dużo ofert. Jaka jest najlepsza oferta, można tak powiedzieć? 2 lata, 8 milionów. Czy ja mu zaoferuję jeszcze, 2 lata? Nie zaoferuję mu 2 lat, więc, więc wolę JJ Barrett tutaj zaoferować 2 lata. I tak to są, nawet, bym powiedział, że troszkę za dobrze gracze, jak na trzecie opcje. Więc są też kandydatami potencjalnie na jakąś wymianę, jeśli bym potrzebował połowę sezonu. Jason Terry na przykład to jest według mnie perfekcja opcja, bo ja sobie go podpiszę tutaj właśnie, czy znaczy on ma jakąś ofertę? Nie ma żadnej oferty, to super, więc próbujemy właśnie mu jak najmniejszy miarę kontrakt dać, na przykład 2,5 miliona na rok, to jest bardzo, bardzo fajny kontrakt. Jason Terry, a to jest tajemnica, no dobra. Czyli będziemy, no, tak no, potrzebujemy dalej tego Schrodinger, dobra, to... Vince Carter? No, mała szansa na to, mała, mała szansa na to, ale w sumie z jednej strony zaoferować myślę, że możemy, zaoferować możemy, on i tak może wierzyć, że nawet za rok zakończy karierę, A czy ma jakieś oferty, jeszcze raz, żeby zobaczyć, nie ma oferty, więc tym bardziej, zaoferować możemy w sumie, a czy się zgodzi, to już jego, można powiedzieć, sprawa. I zgodził się, mamy więcej Cartera, no i pięknie, pięknie, mamy więcej Cartera, mamy trzech point guardów, trzech shooting guardów, small forwardów. Dwóch a więc trzeci Small Forward teraz do podpisania. Na przykład Craig Smith powinien podpisać bez problemu Power Forward. Trzeci, na przykład Carl e, Landry. I trzeci center I będziemy mieli to wszystko zrobione. Jeśli się wszystko oczywiście uda, darko milicić. Czemu nie Craig podpisał? I obydwie też podpisały. No i super, podoba mi się prawie ten roster. Wiadomo, że np. overallowo mieliśmy lepszego rezerwowego Point guarda, Ale Markus Smart to jest zawodnik, który już teraz będzie solidny. Nie będzie może lepszy, nie będzie miał może tego sezon lepszego niż miał rok temu Calderon. Ale Calderon za rok, za dwa byłby już przeciętny, a Smart dopiero będzie się rozwijał, to naprawdę. Więc to jest, bym powiedział, że i tak zmiana. Plus Shooting guard, to tu mamy dalej: Browna, tutaj na Small Forwardzie mamy Borysa Diała. Dalej na Power Forwardzie mamy świetnego zmiennika Younga. Na center mamy Alexa Lena, więc on był już też rezerwem rok temu. Więc naprawdę bardzo mi się podoba nasz roster. Bardzo mi się podoba nasz roster. I zobaczmy, jak rok temu byliśmy w półfinale konferencji, no to myślę, że można się domyślić, w co celuje minimum. Celuje oczywiście w finał konferencji minimum. Janis, tak, pięknie, że gra, rozumie, aby co chce zrobić, ale to nie rozumie gra. Nie wiem, czemu gra myśli, że Jokiś ma być rezerwowym graczem, i nie wiem, czemu też gra. Myśli, że Lillard nie powinien być starterem. No i ten, ten zespół naprawdę wygląda solidnie. tutaj właśnie Young, Smart, Len, Boris Diał będzie wyżej w rotacji. Brown też, myślę, że właśnie Len będzie zamykał. Rotację, a smart będzie tutaj. Myślę, że tak to będzie wyglądało. No, jest naprawdę podekscytowany też na ten sezon. Rok temu byłem, tak samo na ten sezon. Jestem. Mamy tutaj też barę i Cartera. Obydwoje są naprawdę dobrymi opcjami na wymianę potencjalnie. Bardziej myślę, że Barea, bo Sherry'e Vince'a by tak sentymentalnie nie chciałbym wymieniać. Ale właśnie, przed JJ Barea ja mogę za niego spokojnie. Już nawet na ta, myślę, że ta na teraz mógłbym dostać na pewno spokojnie jakiegoś first rounda za niego. Na razie nie mogę, bo dopiero go podpisać, mi, ale. Odcinku, na odcinka pewnie przetestujemy. Jestem w 100% pewny, że ktoś mi da first round jakiegoś fajnego za niego, więc pewnie zrobimy tę wymianę prędzej czy później. A teraz będziemy kończyli. Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.